Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga, a w nim whisky i świat ornitologii. Dowiemy się dzisiaj nie tylko jaki ptak znajduje się na etykiecie whisky Famous Grouse i dlaczego to nie kuropatwa, ale także co w tym zestawie robi whisky Cutty Sark i John Walker Double Black. Zapraszam na kolejny odcinek vloga. Taką zrobiłem we wstępie zagadkę, co tu robi John Walker, a każdy, kto oglądał poprzedni odcinek poświęcony kalibracji, doskonale wie, że Johna Walkera przywiodłem tutaj dlatego, aby stanowił whisky właśnie kalibracyjną, czyli stanowiącą punkt referencyjny oraz przygotowanie śluzówki do tego, aby degustować. John Walker Double Black to jest whisky, która jest blendem i jest whisky dymną jednocześnie, więc jest to whisky, która koresponduje z koncepcją na whisky Famous Grouse Smoky Black, która jest również blendem szkockim i również blendem, który manifestuje koncepcję profilu dymnego. Więc moi drodzy, tym razem, bo tak się złożyło, pozwólcie, że zaczniemy od tego, że po prostu się napiję. Niech to będzie na początku Jaś Wędrowniczek podwójnie czarny. I już za moment przejdziemy do rzeczy. Poprzedni odcinek zupełnie o suchym pysku, bez whisky. Trzeba to nadrobić. Zupełnym przypadkiem nagrywam je w zasadzie jeden po drugim. Bardzo rzadko się to u mnie zdarza. Ja jestem raczej osobą nagrywającą na bieżąco. Tym razem dwa z rzędu, natomiast będą one opublikowane w niedużych odstępach czasu. Także myślę, że ta sama atmosfera zostanie. No, Jaś Wędrowny, już mu język tutaj do świata whisky przyzwyczaja. Wspominałem o tym, jak nerw trójdzielny wywołuje ból w kontakcie z etanolem. Nie wiem, czy się martwić, bo u mnie ten ból dzisiaj był wyjątkowo mile widziany, że tak powiem. Przeszło gładko. Zobaczymy, jak będzie za chwilę z Famous Grouse Smoky Black. Moi drodzy, whisky Famous Grouse to jest, nie wiem, szósty, siódmy blend na świecie. Oczywiście po Liderze, Jasiu Wędrowniczku, Valentine'sie, Grantsie, takich blendach, które są, no, powiedziałbym, hegemonami świata whisky mieszanych. No i cóż, jest to whisky oczywiście bardzo znana. Whisky, która ma w sobie trochę takich ciekawych tajemnic, bo wszyscy myślą, że to jest bażant albo kuropatwa, a to żaden z tych ptaków na etykiecie, a w ogóle to na etykiecie są różne ptaki, więc za chwilę sobie o tym opowiemy. Jest to whisky, którą już znacie, ponieważ na temat whisky Famous Grouse, tej etykiety podstawowej, nagrałem już odcinek, więc jeśli macie ochotę ten odcinek obejrzeć już dawno temu, zachęcam Was do tego, aby zapoznać się z koncepcją. Opowiadałem tam o tym, jak założono markę, dziadek założyciel miał sklep spożywczy, w którym handlował alkoholem. To jest swoją drogą jedna z najbardziej klasycznych historii w świecie dużych marek whisky. W zasadzie zaczyna się tak niemal każda historia. Było tak z Johnem Walkerem, było tak z Georgem Ballantynesem, było tak z braćmi Chivas. No, było tak wielokrotnie, można powiedzieć. Tak samo było w przypadku Famous Grouse. I w 1897 roku wnuk, tym razem nie syn, założył The Grouse Brand, czyli markę będącą protoplastą Famous Grouse, która to stała się sławna. W 1970 markę kupiła firma Highland Distillers, która później sprzedała ją grupie Edrington. I tak Famous Grouse znalazła się w jednym portfolio marek z takimi tuzami świata whisky jak Macallan, jak Highland Park, jak Glenrothes, a także właśnie Famous Grouse. I pierwotnie w tym portfolio marek znajdowały się jeszcze dwie marki. Jedną z tych marek była whisky Cutty Sark i właśnie dlatego marka Cutty Sark tutaj się dzisiaj znalazła. Zaraz jeszcze coś powiem o tej butelce. I była tam także whisky Glenturret, czyli destylarnia z Midlands. Natomiast Glenturret i Cutty Sark już w tym portfolio nie są, ponieważ uznane zostały za profile marek za mało prestiżowych, aby uświetniać portfolio grupy Edrington.
To nie jest koncepcja nowa. Wspominałem wam całkiem niedawno, zdaje się, że przy omawianiu Art Bega Weebisty, o tym, że grupa LVMH miała kiedyś destylarnię Glenmorey, którą również sprzedała dlatego, bo profil destylarni nie pasował prestiżem do reszty. Jak wiadomo, grupa Edrington stawia na prestiż, stawia na ceny, stawia na brand value, tak można powiedzieć, i właśnie dlatego zarówno Macallan, jak i Highland Park, jak i też Glenrothes to są whisky, które niskich cen nie prezentują, no ale Macallan tutaj szczególnie wysokie prezentuje. No i cóż, i tak właśnie to wygląda. Ja na gwiazdkę dostałem miłą przesyłkę, zdaje się, od grupy czy agencji marketingowej, która nie przedstawiono się, ale przysłano mi butelki, reprezentuję pewnie grupę Edrington i dostałem właśnie tego Black Grouse'a. Natomiast nagrywam o tej butelce nie dlatego, że dostałem ją za darmo, żeby zrównoważyć temat, wniosłem też coś od siebie, żeby nie było. Natomiast nagrywam o tej butelce dlatego, że w jednym z poprzednich odcinków widzowie wyrazili taką chęć w konfrontacji z whisky Sir Edward Smoky, czyli z dymnym blendem marki Sir Edward's Famous Grouse Smoky Black. Ona się tak nazywa? Smoky Black? Dobrze mówię, Smoky Black. Mówię, mam tutaj niepewność, nie dlatego, że się nie przygotowałem, tylko w przeszłości ta sama whisky nazywała się Black Grouse, także miała, powiedzmy tutaj, pewien lifting w portfolio. W każdym razie decyzją widzów whisky ta wygrała, no i jest tutaj dzisiaj znana. No i cóż, moi drodzy, portfolio Whisky Famous Grouse to jest portfolio dość rozbudowane. Oprócz podstawowej whisky jest jeszcze szereg innych pozycji w portfolio. Jest tam oczywiście Black Grouse, jest też Naked Grouse, czyli Blended Malt. Taka, powiedziałbym, przeciwwaga dla na przykład Monkey Shoulder. Jest też tam seria Wine Casks, czyli Famous Grouse leżakowana w whisky po różnych beczkach. Jest też starsza wersja Black Grouse, czyli whisky dymnej w wersji jeszcze bardziej upremiumizowanej. Jest też whisky bardziej łagodna. Także jest tam kilka różnych wersji. Nie, że tak powiem, nie uplasowały się jeszcze one w mojej świadomości na tyle mocno, abym pamiętał wszystkie ich nazwy. Natomiast na pewno jest to whisky, która ma portfolio, które będzie walczyć, bo Edrington Group to nie są ludzie z pierwszej łapanki i doskonale znają arkana świata whisky. No i tak właśnie to wygląda. No i cóż, moi drodzy, Famous Grouse to jest marka, która słynie także z fenomenalnego marketingu. Najsławniejszy jest chyba Edward the Grouse, czyli tutaj właśnie, to nie ten, przepraszam, to jest ta oto, no dobrze, już powiem, moi drodzy, to nie jest bażant, to nie jest kuropatwa, to jest, moi drodzy, pardwa szkocka. I ta pardwa szkocka to jest, ona ma imię, nazywa się Edward i Edward, czyli Edward the Grouse, pojawił się w licznych, niezwykle udanych i atrakcyjnych reklamach marki Famous Grouse. Myślę, że dobrze by było, gdybyśmy taką reklamę sobie obejrzeli, bo są te reklamy niezwykle ciekawe, dlatego uwaga, leć! Skoro rozpocząłem przerwę na reklamę, bo tak się jakoś dziwnie złożyło, to pozwólcie, że będę ją kontynuować. Otóż, moi drodzy, jak zawsze, niezmiennie, stale w uczuciach, partnerem mojego kanału jest marka Miller Menswear, która dba o to, abym w każdym odcinku ubrany był stosownie do sytuacji w myśl zasad klasycznej męskiej elegancji. I tak dzisiaj w granatowym golfie z merynosów i marynarce z Harris Tweedu, czyli tkaniny, która jest tradycyjnie szkocka. Ale wybrałem tę tkaninę nie dlatego, że jest szkocka, bo tutaj wiele whisky jest szkockich, a przecież nie zawsze mam marynarkę z Harris Tweedu. Natomiast wybrałem ją dlatego, że niewiele osób to wie, iż Harris Tweed tradycyjnie tkany jest w kolorach szkockiej przyrody po to, aby maskował myśliwego podczas polowania. Oczywiście mówimy tutaj jeszcze o erze sprzed Gore-Texów i innych. No więc dzisiaj w tej szkocko wyglądającej kracie jestem tu z wami w towarzystwie tych wszystkich Lagopus Scotica, czyli pardw szkockich. Kropką na tej mojej stylizacji jest ta to piękna poszetka Miller Blue, która jest ilustracją oczywiście naniesioną na jedwab, który został ręcznie rolowany po to, aby podkreślić prestiżowość tego dodatku.
Jest to ilustracja autorstwa Alcalisa Kuli Morawskiego, który stworzył cudowną, rozkoszną dla Whisky Aficionados ilustrację obrazującą klasyczny, tradycyjny proces produkcji whisky i szkocki krajobraz w atmosferze baśniowej. Coś absolutnie niezwykłego. Ale dobrze, moi drodzy, tyle w temacie. Skoro rozmawiamy już o marketingu, to chciałem powiedzieć wam, że właśnie marka Famous Grouse doskonale sobie z nim radzi. Oprócz Edward the Grouse, oprócz właśnie szerokiego portfolio, które jest dobrze znane przez dystrybucję, można skorzystać także z takiej kampanii, która nazywa się Make Someone Famous. Szczerze mówiąc, to hasło całkiem mi się podoba. Tutaj mam taką butelkę The Famous Tomasz. To jest butelka na banderoli, już dawno ją mam na banderoli, widzę rok 2012, ale ta kampania cały czas jest dostępna i można spersonalizować butelkę Famous Grouse i sprawić komuś prezent. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest tylko okresowe, czy można tak cały czas, ale na stronie marki Famous Grouse można to sprawdzić. Więc na pewno marketing oryginalny, ciekawy. Oczywiście widać, że to portfolio musi okrzepnąć, musi się trochę ukonstytuować. Czasem się zmieniają w nim niektóre whisky. Czasem te whisky się pojawiają, kuszą, ale nie są dostępne i tak dalej, ale tak to wygląda. Więc dobrze, moi drodzy, Famous Grouse tak właśnie się prezentuje i ja chciałem powiedzieć wam o jeszcze jednej rzeczy. Otóż tutaj możemy sobie zobaczyć, nie, źle to ustawiłem, przepraszam, tak to trzeba zrobić. Możemy sobie zobaczyć ewolucję butelki Famous Grouse. Tutaj stary blend w starej butelce, który kupiłem na aukcji. Tutaj już wspomniane, nie wiem, 8 lat temu otrzymałem tę butelkę też w prezencie, także jest to stara wersja, mamy nową wersję. Ta nowa wersja butelki, no cóż, trochę zmieniły się tutaj ramiona, przyszyjce, no myślę, że wygląda faktycznie nieco nowocześnie, także odbieram ją całkiem korzystnie. Ta wersja na pewno najbardziej oldschoolowa. Dodam jeszcze tylko, może chyba to jest odrobinkę smutna historia, nie chciałbym nikogo tutaj zasmucić, ale ponieważ sprawa ma dla mnie wymiar dość częsty i gęsty, mógłbym powiedzieć, że to jest takim FAQ, albo nawet most FAQ, czyli most frequently asked question. Praktycznie codziennie otrzymuję od was pytania o to. Idą mniej więcej tak, wybaczcie, że tak o tym mówię nonszalancko, ale no po prostu dostaję tego dużo, nie chcę w żadnym wypadku nikogo tutaj jakoś zaszufladkować, ale tekst o tym, że pewnie moja wiadomość jest nietypowa, znalazłem na strychu po dziadku butelkę, czy ona jest coś warta, czy może ją pan dla mnie wycenić i tak dalej. No nie mogę wycenić, bo się tym w ogóle nie zajmuję, natomiast albo mogę pomóc w ten sposób rozczarowując, bo najprawdopodobniej nie jest. Niestety tak to jest, że w polskich szafach, no wiem, bo naprawdę dużo dostaję informacji o tym, najczęściej znajdują się jakieś stare brandy z okresu PRL, znaczone gwiazdkami albo nazywane Napoleonami i tak dalej. Nie mają one zbyt dużej wartości, ale i tak na ten rynek francuski, gdzie brandy mogą być nieco bardziej interesujące, gdyby była koniakiem na przykład. Nie jest łatwo się dostać, ale jeśli to są te podstawowe wersje, to nie spodziewałbym się zbyt wiele. Niektórzy mają starsze wersje blendów, jakieś z lat 80. na przykład, albo 90., ale tutaj też mam złą wiadomość. Te blendy, one w porównaniu do moltów nie są zbyt kosztowne. Większość blendów, która nie jest bardzo stara, na przykład 20-letni Johnny Walker Red Label kosztuje mniej więcej tyle samo, co dzisiaj w sklepie na półce. Niektóre te starsze butelki są warte kilkadziesiąt euro, ale praktycznie nigdy w tych wersjach podstawowych kilkaset. Także nie należy się nastawiać na jakieś kokosy. Najlepiej te stare, znalezione po rodzinie butelki traktować jako miłe artefakty i wypić za pierwszego właściciela, bo otrzymać na półce jako miły artefakt. I tak powinno moim zdaniem być. No ale dobrze, moi drodzy, wiemy już o portfolio Whisky Famous Grouse, wiemy już o ptakach, wiemy, że to pardwa szkocka, a nie jakiś bażant czy kuropatwa. Oczywiście nic nie mam do bażantów i kuropatw, tylko po prostu niewiele osób wie, że to właśnie pardwa szkocka. Ale co ciekawe, tych ptaków jest więcej. Można powiedzieć, że to jest marka bardzo ornitologiczna, ponieważ była taka whisky Snow Grouse, być może niektórzy z was ją pamiętają. To jest whisky na etykiecie, której znalazła się pardwa górska, czyli Lagopus muta. I to jest, moi drodzy, taka whisky, która, jej koncepcja nie za bardzo przypadała mi do gustu. Być może nie tylko mi, bo zdaje się, że jest już wycofana. Nie wiem tego na pewno, ale tak coś mi świta. I jest to whisky, która sugerowana, aby whisky ten podawać w temperaturze minus 15 stopni. Wszyscy wiemy, że kiedy jest bardzo zimno, to czuć mniej, oczywiście wtedy łatwiej wchodzi, natomiast też ten smak whisky jest doskonale ukryty.
Czy smak blendu należy uwypuklać? No raczej nie należy, tak mi się wydaje. Natomiast no, chowanie go w minus 16, można go dobrze schować w paru kostkach lodu. Także nie była to na pewno moja, powiedział, whisky of choice. Natomiast jest jeszcze właśnie Smoky Black. I co ciekawe, moi drodzy, tutaj na etykiecie nie ma ważanta, nie ma kuropatwy, nie ma pardwy szkockiej, tylko jest Lyrurus tetrix, czyli cietrzew zwyczajny, który pięknym czarnym opierzeniem zachęca nas do tego, abyśmy zapoznali się z torfowym profilem tejże whisky. Pozwólcie, że obejrzę najpierw butelkę, to ta nowa wersja. The Famous Grouse Smoky Black, smooth, peaty and aromatic. Pewnie żaden Szkot ani Brytyjczyk nie powiedziałby tego w ten sposób, ale ja sympatyzuję z amerykańską wersją angielszczyzny, co zresztą nie ma żadnego znaczenia dla tej degustacji, moi drodzy. Butelka jest spójna z portfolio, etykieta jest bardzo ładna. Szczerze mówiąc, chyba pierwszy raz spotykam się z taką etykietą. W takim gradiencie, można powiedzieć, dół etykiety na pełnym zadruku, góra przezroczysta, czyli cała etykieta wydrukowana na folii z piękną, szczegółową ilustracją tutaj właśnie z cietrzewiem. Jest embossing, na którym dowiadujemy się, że założycielem marki Matthew Goack, także tak to wygląda. No i zobaczmy, co z tyłu. Smoky Black, our blender's edition, showcase the art of whiskey blending i tak dalej. For each edition, our master blender selects a unique range of fine malt and grain whiskies to create blends with distinctive character. No, jest to informacja, która jest dosyć ogólna. Jest to informacja, która pasuje w zasadzie do każdego blendu, jaki jest na rynku. Ale dalej dowiadujemy się. Smoky Black is the only blend in the world to use a rare peated version of Glenturret from Scotland's oldest working distillery. Smooth and sweet with soft smoky notes. Smoky Black, one of a kind. No cóż, moi drodzy, tak to wygląda. Ciekawa historia. Ja nie pamiętam już, ale nagrywałem o Glenturret czy nie? Zdaje się, że nagrywałem o Glenturret. A jeśli nie nagrywałem, to no, odwiedzałem Glenturret nie tak dawno. I była taka historia ciekawa. Otóż okazało się, że destylaria Glenturret już nie jest w portfolio Edrington, o czym powiedziałem przed chwilą. Więc tej więzi z marką Famous Grouse, bo pierwotnie destylaria Glenturret była takim spiritual house, czyli blendy Johnny Walker, Ballantine's, Grants, Famous Grouse nie mają swoich destylarni, bo to wynika z natury rzeczy, bo blendy są przecież mieszanką różnych whisky. Natomiast te większe blendy zabierają swoich fanów do destylarni, która jest dla nich najważniejsza. I tak na przykład Dewars zabiera do Aberfeldy, no i każdy blend tam zabiera gdzieś. No i w wypadku Famous Grouse taką destylarnią była Glenturret, ale Glenturret już nie należy do Edrington Group, więc pomimo, że jak widać cały czas występuje Famous Grouse, to branding Famous Grouse w destylarni już został zdemontowany i to jest informacja z pierwszej ręki i informacja sprzed, zdaje się, z roku 2019, bo wtedy tam byłem. Bo w 2020, jak wiecie, po szkockim sezonie byłem na orkadach zewnętrznych i wraz z Olgą i małą Anią zwiedzaliśmy wyspy, a właściwie jedną wyspę podzieloną na dwie, Harris i Lewis, a także szkockie Highlands. Jeśli macie ochotę to zobaczyć, wpadajcie koniecznie, cały cykl odcinków, cudowne widoki i trochę więcej o północy Szkocji. No więc tak to wygląda. No i cóż, destylarnia Glenturret, jak widać, cały czas wchodzi w skład. Jak widać, jej nazwa jako brand cały czas pojawia się, aby fortyfikować właśnie Famous Grouse, no ale nie ma tutaj żadnego zaskoczenia, że Famous Grouse prawdopodobnie oparta jest na jednym z maltów należącym do Edrington Group, a być może na ich wszystkich. Mamy tam Macallana, Highland Park i Glenrothesa. Na co stawiacie? Napiszcie mi w komentarzach. Także tak to wygląda. No i jeszcze tutaj informacja od dystrybutora z Polski. Moi drodzy, The Famous Grouse Smoky Black to jest whisky, która jest wprowadzeniem do kategorii peated whisky dymnych. Niezwykle delikatna kompozycja z subtelną obecnością dymu torfowego. Smoky Black łączy w sobie zbalansowane nuty słodko-ostre oraz dymne, wyprodukowane, butelkowane w Szkocji. Także jak widzicie, koncepcja, te słowa kluczowe, najważniejsze, to jest wprowadzeniem do kategorii peated, czyli ma to być taki, powiedzmy, przedśpiew dla wejścia w whisky dymne. Whisky dymne my tu znamy i kochamy. I wiemy na Islay, jak jest, znamy dymne potwory. W szkockim sezonie mieliśmy okazję spróbować owsianki z Lagavulinem. Nie ma żartów, z cudowną Rachel. Rachel także w odcinku
w którym udzieliła mi obszernego wywiadu, uczy mnie wypowiadać najtrudniejsze nazwy whisky szkockich, także jest co oglądać na moim kanale. Jeśli, moi drodzy, tylko macie ochotę, pamiętajcie o tym, że mój kanał można subskrybować pod wideo, wciskając także dzwoneczek po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No ale dobrze, moi drodzy, dobrze, czas leci, tyle w temacie, wiemy już chyba wszystko, zabierzmy się za degustację. Oczywiście blendy dymne to jest taka kategoria, powiedziałbym, wspierająca, dodatkowa, poszerzająca portfolio, kapitalizująca na tym, że nie wszyscy chcą od razu rzucać się na głęboką wodę whisky dymnych. Natomiast czy ta kategoria ten świat whisky dymnych oddaje? Powiedziałbym, że jest jego namiastką. Na przykład ten Jaś Double Black całkiem przypadł mi do gustu. Granza Smoky już dobrze nie pamiętam, tak dawno go degustowaliśmy, ale też pamiętam, że ten charakter był dymny. Natomiast jak będzie z Smoky Black, już sprawdzę. Uwaga! O, dozownik, moi drodzy, dawno nie widziałem dozownika. Dozownik jest wyrazem pewnego braku zaufania dla rynku. Może to jest jakaś butelka samplowa. Nie wiem, czy brak zaufania do Polski jako rynku trzeba mieć, a jak było z Jasiem? Nie, no Jaś to zaufanie miał, ale dozownika już dawno nie widziałem, ale jeszcze 7, 8, 9 lat temu, no dobra, powiem 10, że Boże, dekadę w tym jestem, to dozownik, a jestem więcej niż dekadę. Czas leci. Dozownik wydywałem regularnie i często właśnie wiązały się z nim takie sytuacje, czyli zapowietrzał się i nie chciało lecieć. No i co teraz? No i co? Nie mogę się napić. No ale wiem, że trzeba obrócić do pionu i wtedy zaraz poleci za mocno. No już tu nieraz No dobra, moi drodzy, no ciekawa sytuacja, prawda? Dostajesz taką butelkę, jesteś tutaj vloger, bloger, Mr. Twister i niestety okazuje się, że ta butelka nie działa. Widzieliście jakieś butelkę whisky, która nie działa? To nie jest nic związanego z Poznaniem, to prawda, jestem rdzennym poznaniakiem, ale ja bym polał, nie? A butelka nie chce polać. O, udało się, odpowietrzyła się. Dobra, tyle w temacie. Może trochę tutaj za bardzo przyteatrzyłem to wszystko, bo można było tylko ją odpowietrzyć jednym ruchem, ale no tak to już jest z tymi dozownikami. Wolę, kiedy ich nie ma. Zobaczmy sobie teraz, moi drodzy. Dymność może przejawiać się na wiele sposobów. Może wynikać zarówno z suszenia torfu, jak i z faktu, że woda będąca surowcem do produkcji whisky oczywiście płynie przez torfowiska. Dymność może też wynikać z wysokiego zwęglenia beczki, czy opalenia beczki od wewnątrz. Wszystkie te dymności są nieco inne w naturze sensorycznie. Często jest tak, że, a może jeszcze jedno tylko powiem, że dymność może też przejawiać się w aromacie, jak i w smaku. I często jest tak, że w aromacie nie masz tak dużo tej dymności, a w smaku jednak się pojawia. No więc tak to wygląda i zobaczmy teraz, jak jest w przypadku właśnie Famous Grouse Smoky Black. No tak, ale zarmowałem, nie? Smoky Black, no tak. No więc tak, moi drodzy, jest ta dymność, jest jak najbardziej. Dymu trochę czuć, co jest oczywiście miłe i się chwali. I to jest taki dymek przyjemny. Powiedziałbym, że to jest też trochę taki dymek bardziej z Highlands niż z Islay. Natomiast powiedziałbym, że jest to whisky, która ten dymny aromat ma taki właśnie drzewny, taki właśnie bardziej ogniskowy niż jakiś szpitalno-jodynowy, więc może faktycznie jest koncepcją dla osób, które zaczynają. Zobaczmy, jak jest na języku. Okej. No dobrze, moi drodzy. To jest taka whisky, którą ja bym pił na lodzie. Ale najczęściej, kiedy mówię, że piłbym whisky na lodzie, to mówię to po to, że no coś tam nie hula, no to dodam lodu, to będzie lepiej hulać. No. Tutaj w sumie też tak trochę jest, ale nie aż tak bardzo, bo rzeczywiście ta whisky ma w sobie miłą dymność, ta whisky jest słodka, ta whisky ma trwający finish i ta whisky tylko trochę w środku ma takiej nadmiar pieprzności, może troszkę alkoholowości i trochę wodnistości, którą moim zdaniem lód by pięknie pokrył. Ale poza tym mogę powiedzieć, że jestem wręcz zaskoczony. Jest to whisky, która jawi mi się jako przyjemna, ma dymny aromat, do tego ma wyraźnie dymny smak. Smak ten jest jednowymiarowy, prosty, ale finisz jest trwający, finisz jest
ewidentny i też jest dymny. Nie tak bardzo dymny, jak bym chciał, ale dymny. Jest tam też troszkę zbożowości i młodości. Oczywiście nie jest to na korzyść, ale tutaj myślę, że ten lód by to zupełnie załatwił. Więc gdyby ktoś chciał sobie sączyć whisky lekko dymną, to wydaje mi się, że Smoky Black w towarzystwie lodu jest blendem, który może się do tego nadać. Ale oczywiście ja zachęcam Was do tego, aby rzucić się w świat maltów. Jest ich tyle. Zacząć można przy maltach mniej dymnych, jak Lila, jak Talisker. Jest w Speyside też taka destylarnia Ardmore, taki budżetowy start z dymem. To są rzeczy, których można spróbować, a jeśli ktoś ma odwagę, no to oczywiście Ardbeg, Lagavulin, Laphroaig, Kilchoman. Dlaczego nie spróbować Port Charlotte i innych mocnych whisky z wyspy Isla, która jest absolutną legendą i królową Hebrydu. No ale dobrze, moi drodzy, tyle w temacie. Mam nadzieję, że spotkanie z Famous Grouse Smoky Black z cietrzewiem na etykiecie w towarzystwie całej rodziny z pardwami szkockimi na etykiecie było dla Was interesujące, bo kolejnym miłym spotkaniem. Przypominam Wam, że jestem aktywny na Insta, na TikToku, na Fejsie. Na Fejsie jest grupa Klika Dzika, gdzie dzikie sarenki codziennie dyskutują na temat życia współczesnego mężczyzny, nie ograniczając się tylko do ubrań i alkoholi, ale rozmawiając także na przykład o gastronomii, sporcie czy podróżach. Dlatego wpadajcie tam koniecznie, znajdźcie nas na Fejsach, na Fejsie. Zapraszamy bardzo serdecznie, a ja żegnam się z Wami klasycznie. WDRZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!